Niemcy. 27-letni syryjczyk zaatakował w pociągu. Nowe informacje Niemcy. Nożownik z pociągu prawdopodobnie chory psychicznie. Syryjczyk, który jest podejrzany o zaatakowanie nożem pasażerów w pociągu ICE w Bawarii i ranienie czterech osób, prawdopodobnie jest chory psychicznie, poinformowała na konferencji prasowej w niedzielę policja, ujawniając pierwsze szczegóły śledztwa. Motyw ataku jest nadal niejasny. Powiedział szef lokalnej policji Norbert Zink na konferencji prasowej w Neumarkt in der Oberpfalz. Wiele wskazuje jednak na to, że podejrzany jest chory psychicznie, dodał, cytowany przez portal Rend. Według zastępcy komisarza policji Thomasa Schoeninga w wyniku sobotniego ataku obrażenia odniosło czterech mężczyzn. Narzędziem zbrodni był składany nóż o długości ostrza 8 cm. Schoeninger poinformował, że podejrzany najpierw poważnie ranił w głowę 26-letniego pasażera, potem ugodził dwóch 60-latków, po czym zmienił wagon i tam ranił 39-latka. Dwaj młodsi mężczyźni nadal przebywają w szpitalu. Schizofrenia paranoidalna i urejenianie nic nie wskazuje na to, by zbrodnia miała podłoże islamistyczne, powiedziała Sabine Nagel, szefowa Wydziału Kryminalnego Policji. Ponadto do tej pory nie pojawiły się żadne dowody na to, że 27-letni podejrzany miał wspólników. Biegły sądowy ocenił, że Syryjczyk cierpi na schizofrenię paranoidalną i miał urynia, przekazał prokurator Gerhard Neuchow. Jak pisze RND, prokuratura wystąpiła o umieszczenie mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci przerażającym atakiem nożownika, powiedział Zink, dziękując pasażerom, którzy próbowali powstrzymać podejrzanego. Według ustaleń policji 27-latek, który urodził się w Syrii, a w 2014 roku przyjechał do Niemiec, na dzień przed atakiem stracił pracę.